Karolina Jakobsza, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wyjątkowy odcinek Kolej TV. Dziś zabierzemy Państwa do epoki pary, a w parze z parowozami idzie oczywiście Wolsztyn. I dzisiejszy odcinek praktycznie w całości poświęcimy pięknym maszynom i proszę mi uwierzyć, będzie gorąco. Teraz ruszamy już pełną parą. 20. parada parowozów w Wolsztynie była wyjątkowa. Przyjechały lokomotywy z kilku państw, no i trzeba przyznać, że było co podziwiać. I tak już 20 raz parowozy paradowały w Wolsztynie. Zobaczyć można było 14 lokomotyw. Były i małe manewrowe tędrzaki, czyli parowozy, którym nie jest potrzebny doczepiany tender z węglem i wodą. Były też i ogromne lokomotywy, które nie mieściły się na wolsztyńskiej obrotnicy. W każdym parowozie można się zakochać. To pojazdy z duszą, mówią maszyniści. To jest prawdziwa kolej. Tak powstawała kolej. Jeździły tylko parowozy. Nie sobie pan tak wyobrazi, 80 na godzinę przyjedzie elektryk z osobowego, spalinówka, a parowóz. Całkiem inny jest efekt. Ta praca silników, ten wybuch, nie? To jest prawdziwa kolej. A elektryk i spalinówka, no to jest już więcej nowoczesne. Tam maszynista biała koszulka, ta się nie napracuje, a tu my musimy, no niestety, to ciężka, żmudna, brudna praca. Węgiel, olej i para. To wszystko razem ma ogromną siłę przyciągania. Parowozy przyszło oglądać ponad 30 tysięcy osób. Jestem prawie co roku tutaj. Dlaczego? No bo mnie ciągnął. Właśnie, co jeszcze? Chciałem zobaczyć parowóz niemiecki, który opalany jest mazutem. No jakoś go tutaj nie widzę nigdzie, ale chyba gdzieś jest. Kolej TV udało się odszukać ten model. To parowóz 18201. Rzeczywiście opalany jest mazutem, a do tego to najszybszy sprawny parowóz na świecie. Wrażenie robił też słowacki Albatros. Ten parowóz uruchamiany jest tylko kilka razy w roku. Nie to co wolsztyńskie OL-ki. Jeśli chodzi o najwygodniejszy parowóz, to jest nasza OL-ka. Polski parowóz OL. Nadaje się do wszystkiego i w pociągi jest najbardziej ekonomiczny. A później jak już tam do towarowych i to, no to już te Y-ki i tam. Ale tak, żeby tak, że o, ten jest najlepszy parowóz. Nie, wszystkie są ładne. Wszystkie ładne, ale tylko jedna jest najpiękniejsza. W tym roku znalazła się na bocznym torze, bo czeka na remont kotła. Niech pan powie, co jest fajnego w wizycie na takiej paradzie? Spotkanie w ogóle tylu miłośników kolei, zobaczyć te parowozy, które do tej pory, no, kiedyś tam jeździły, a teraz po prostu brakuje ich na polskich torach. Piękna Helena była doskonałym punktem obserwacyjnym. Z takiej wysokości doskonale widoczne były pozostałe parowozy. Dziewczyny, pociągi, lokomotywy, parowozy to takie męskie zajęcie. Jak wam się podoba? Bardzo nam się podoba, niekoniecznie męskie, bo też jako kobiety lubimy parowozy. Jesteśmy tu już piąty raz, przyjechaliśmy z Gdańska. I tak, Janie. Co jest najfajniejsze? Ten hałas, ten smar na rękach czy na twarzach. Tak, ta para, która tak. W ogóle ludzie, ta atmosfera jest super tutaj zawsze. Dużo pary było nie tylko w Wolsztynie. Na paradę parowozów można było dojechać takimi pięknymi maszynami, które, proszę mi uwierzyć, robią wrażenie, między innymi z Poznania. Z Poznania wyruszyły dwa pociągi pod parą. Okazji, żeby podziwiać takie widoki zza okna wagonu, było więcej, bo do Wolsztyna przyjechało kilka pociągów specjalnych. A specjalnie dla Was Kolej TV ma krótką instrukcję obsługi parowozu. Żeby ruszyć parowozy, mamy tu nawrotnicę. To jest tak coś jak skrzynia biegu. Przekręcamy nawrotnicę do 60. Tu mamy taką, przed ruszeniem jeszcze musimy podać sygnał baczność. Tu mamy przepustnicę, to jest tak gaz, otwieramy ją, no i ruszamy. Jedziemy do przodu. Po jakim czasie skręcamy na 50, później na 40 i na 30. To już mamy tą odpowiednią szybkość, tak jak przy samochodzie przyłączamy bieg. Tu mamy kran maszynisty, to jest do hamowania pociągu. Tu mamy hamulec dodatkowy, to jest do hamowania parowozem. Mamy dwa injektory niezależne od siebie. Tu jest jeden, z lewej strony jest drugi. Mamy dwa odmulacze, które służą do wydalania z kotła
osadów Kamienia, też dwa, jeden jest tu, drugi jest tam. Mamy dwa szkła wodoskazowe, które wskazują, jaki poziom jest wody w kotle. Na trasie Wolsztyn-Poznań i z powrotem parowóz z dwoma pociągami zużywa 15 metrów sześciennych wody oraz 2,5 do 4 ton węgla w zależności od jakości. Efekt jest jednak zawsze najwyższej jakości. Na chwilę odetchnijmy od parowozów. Mówi się, że nie ma nic lepszego niż sen, dlatego zapraszam Państwa na krótką drzemkę i to w bardzo europejskim stylu. WARS właśnie zakończył 2-letnie szkolenia swoich pracowników. Głównie doszkolali się konwojenci wagonów sypialnych i kuszetek. Można tu zjeść i wypocząć. Restauracje na kołach to nie wszystko, czym zajmuje się WARS. Spółka ma też 79 wagonów sypialnych i 55 kuszetek. W każdym wagonie jest konduktor, który dba o wygodę podróżnych. Teraz dba jeszcze bardziej, bo ponad 800 osób zostało przeszkolonych m.in. z europejskich standardów obsługi pasażerów. Przeszkolenie wszystkich pracowników trwało 2 lata. Pieniądze dała Unia Europejska, czyli teraz WARS wita Was i w wysokim standardzie. To już przedostatni impuls dla Warszawy. Newag dostarczył stołecznej SKM-ce drugi z 3 zamówionych pojazdów 35WE. Początkowo w Warszawie miało jeździć 6 impulsów, jednak SKM-ka zdecydowała się zwiększyć zamówienie. Ostatni pociąg powinien trafić do stolicy za 3 miesiące. W ruchu będzie wtedy 9 zespołów trakcyjnych tego typu. Po paczkę na dworzec. Na 14 stacjach pojawią się paczkomaty. Urządzenia działają już w Częstochowie, Lublinie i Rzeszowie. Od połowy roku przesyłki będzie można odbierać m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Brzegu czy Zawierciu. Trwają ustalenia w sprawie kolejnych lokalizacji. Parowozownia Wolsztyn. To miejsce jest wyjątkowe i unikatowe nie tylko w dniu parady parowozów. Praktycznie każdego dnia odjeżdża stąd do Poznania pociąg osobowy z lokomotywą parową. Są także plany, by od przyszłego roku ponad 100-letnią lokomotywownię przejęła spółka samorządowa. Para, buch i koła w ruch poszły tutaj 106 lat temu. Wtedy powstała pierwsza parowozownia, w której stacjonowały 2 lokomotywy. W 1909 roku budynki zostały rozbudowane i pod dachem mogło się zmieścić 8 parowozów. Ona ma układ takiego wachlarza, rozchodzące się tory, schodzące się w jednym miejscu w obrotnicy. Taka hala nazywa się postojowa hala wachlarzowa. A szopa to jest tylko po to, może to się wzięło z niemieckiego, Lokschuppen, bo w Niemczech też się nazywa szopą. Do szopy nadal zjeżdżają 2 sprawne parowozy OL-49 i sprawnie prowadzą pociągi do Poznania. To ostatnie miejsce w Europie, gdzie takie lokomotywy jeżdżą z rozkładowymi, regularnymi pociągami. Parowozownia to nie muzeum, a czynny zakład pracy. Samorząd zamawia u nas usługi przewozu osób. My zaś utrzymujemy w dobrym stanie lokomotywy oraz korzystamy z naszych zasobów, które są tutaj, czyli hal, wyposażenia. Ten model sprawdził się, ja myślę, że on jest godny kontynuacji. Powstała już spółka Parowozownia Wolsztyn, która przejmie od PKP Cargo opiekę nad zabudowaniami. Udziałowcami są Samorząd Województwa Wielkopolskiego i lokalne samorządy z Wolsztyna. Spółka będzie miała na celu turystyczne wykorzystanie parowozów tego miejsca, tych przewozów oraz organizację pociągów specjalnych. Na pewno będzie też celem zdobycie środków na remont parowozów i mam nadzieję, że przywrócenie do życia jeszcze wielu, które stoją w różnych miejscach, nie tylko w Olsztynie, ale i w samej Wielkopolsce. Mamy przecież parowozownie w Gnieźnie, w Pile. Parowozy mają pociągnąć promocję turystyki w Wielkopolsce. Co roku kursuje coraz więcej specjalnych pociągów pod parą, których przejazd organizuje Instytut Rozwoju i Promocji Kolei. Działania parowozowni Wolsztyn mają doprowadzić do tego, że turyści i miłośnicy kolei częściej, nie tylko w dniu parady parowozów, będą odwiedzać Wolsztyn. Na paradę przyjeżdżają goście nie tylko z całej Polski, ale i z całego świata. Mamy tu gości z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Czech, z Japonii, a nawet spotkałam kiedyś turystę z Nowej Zelandii. Także na pewno jest to magnes, który przyciąga do naszego regionu. Kolej TV też jest zdania, że te żelazne olbrzymy są doskonałym magnesem. Nas zawsze przyciągają. To wszystko w naszym dzisiejszym programie. My spotkamy się za tydzień, a na koniec mamy dla Was jeszcze kilka pięknych parowozów. Do zobaczenia.